Hej, zapraszam Was dzisiaj na chyba jeden z Waszych ulubionych typów filmów, czyli ten film, w którym sobie wszyscy ponarzekamy. Ja najpierw ponarzekam sobie w filmie na moje rozczarowania i po prostu dwa buble, tego inaczej się nie da nazwać, a potem Wy w komentarzach pod filmem powiecie mi, co Was ostatnio rozczarowało. Taką przynajmniej mam nadzieję. Dawno takiego filmu nie było, z tego prostego względu, że nie miałam po prostu na co narzekać, miałam tylko pojedyncze produkty, a teraz mam już garstkę. No i chciałabym Wam o tych moich rozczarowaniach opowiedzieć. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. I choć to nie są ulubieńcy, tylko antyulubieńcy, to i tak zaczniemy od pielęgnacji. I pierwszą rzeczą, na którą chciałam trochę ponarzekać, to jest produkt do pielęgnacji twarzy. To jest taki krem do mycia twarzy. Wiecie dobrze, że jestem wielką fanką tego błotka do mycia z Pixie, czyli Glow Matte Cleanser. To jest takie dosłownie błotko, tak? To jest taki glinkowy produkt, który fajnie tę twarz oczyszcza. On ma kwasy AHA. No i od razu wykonuje taki delikatny, jakby wręcz niezauważalny, ale skuteczny peeling. Natomiast któregoś razu nie miałam zapasu. No i jak mi się skończył ten żel, to sięgnęłam po coś innego, co kiedyś kupiłam, wiecie, trochę tak w ciemno, no bo ja nie mogę wszystkiego sprawdzać w internecie. Muszę coś czasem kupić w ciemno, tylko po to, żeby się przekonać na własnej skórze, czy to się sprawdza, czy może będzie coś fajnego dla Was do polecenia, prawda? No i tak tę rzecz kupiłam w ciemno. I to też jest Pixie, więc to jest marka, którą ja bardzo lubię i wiele kosmetyków mi się od nich sprawdza. To jest Retinol Jasmine Cleanser, czyli to jest właśnie taki krem do mycia z retinolem. Pamiętam, że ja go kupiłam, jak miałam chyba w 2019 już fazę na retinol i miałam wszystko z retinolem. Miałam krem do twarzy, pod oczy, wszystko miałam z retinolem, tylko nie miałam właśnie tego produktu do mycia twarzy. A gdzieś tam przeczytałam, że nie powinno się łączyć kwasów AHA z retinolem, więc szukałam produktu, który wiecie, też ten etap demakijażu mi załatwi właśnie z tym składnikiem. I tak naprawdę, to ja nie mogę powiedzieć, czy to jest dobry, czy zły produkt, bo ja go użyłam może z 10 razy, ale dlaczego tylko tyle? Bo śmierdzi niemiłosiernie. Przy każdej okazji, kiedy miałam go na twarzy, ja po prostu cierpiałam katusze. No wiecie, no nakładamy go w takiej większej ilości na twarz, no i wykonujemy tylko liste ruchy. On tak mi śmierdzi, że to jest dla mnie nie do przejścia, nie do zaakceptowania. I najlepsze, co to jest za smród? To ja Wam nie powiem, to jest taki jakby popsuty krem. To jest paskudne i nie jestem w stanie tego używać. To, że używałam go jakieś 10 razy, to jest takie, wiecie, plus minus, powiedzmy, że około 2 tygodni, tak, z tego mniej więcej coś wyjdzie. I no, naprawdę się starałam, żeby dać mu szansę, żeby sprawdzić, jakie są jego właściwości, może jest jakiś rewelacyjny, może się przyzwyczaić do tego zapachu. Nie, to jest smród, koniec, kropka. No po prostu, no normalnie to mi się coś mi się cofa, jak tego, nie będę już tego wąchać. Dosłownie stary krem, taki zjełczały, nie wiem o co chodzi, czy to ten jaśmin ma tak pachnieć, w sumie nie pamiętam, nie wiem czy kiedykolwiek wąchałam jaśmin, ale wątpię, żeby jaśmin tak śmierdział. Także przed zakupem, on ma, powiedzmy tak, delikatnie mówiąc, on ma bardzo charakterystyczny zapach. I to taki, raczej powiedziałabym, strony negatywnego odbioru, więc polecałabym Wam najpierw gdzieś na żywo zobaczyć go i powąchać. Ja wiem, że on jest dostępny w Sephorach. Sklepy się otwierają od poniedziałku, więc może akurat będziecie mogli przetestować go na żywo albo chociaż powąchać, no bo no, śmierdzi to niemiłosiernie. No dobra, koniec. Kupno tego kremu do mycia z Pixie było u mnie podyktowane raz, że właśnie obsesją na punkcie retinolu, a dwa chęcią zmiany, tak? No chyba wszyscy tak mamy, że od czasu do czasu mamy już dość nawet czegoś, co się sprawdza od dłuższego czasu. Ja tak ostatnio miałam też z włosami. Ja włosów nie farbuję, ale to nie znaczy, że nie miałabym ochoty trochę zmienić ich koloru. Najlepiej, żeby tak jak w Simsach była możliwość po prostu, wiecie, zmiany odcienia, bo po prostu chciałam, żeby ten kolor był troszkę bardziej ciepły, taki bardziej kasztanowy niż neutralny. No i tak, farbować włosów nie chcę, bo będę musiała już to robić zawsze, będą odrosty i tak dalej. Nie chcę używać szamponetki, bo to będzie mi się bardzo upierdliwie wypłukiwać i będzie brudzić poduszkę, przynajmniej takie miałam doświadczenia, wiecie, z czasów, nie wiem, gimnazjalnych, licealnych.
No i wymyśliłam, że przecież kiedyś na studiach zrobiono mi taką maskę, która dała mi taki fajny fioletowy poblask przez jakiś czas. I mówię, musi być coś takiego, co ociepla kolor włosów. No i znalazłam. To był kolejny zakup w ciemno i to już dorwałam w Rossmanie. I to jest taka seria do włosów ciemnych dla brunetek z Johna Fridy. Wiem, że jest taka też seria dla blondynek i ona też podobno się dobrze sprawdza, w sensie, że rozjaśnia te włosy bez potrzeby utleniania ich. No i jak je kupiłam, bo to jest szampon i odżywka, to zadałam Wam pytanie już po fakcie na Instagramie, jakie macie doświadczenia z tym. No i nie powiem, trochę mnie zmartwiliście, bo mnie pisywaliście, że no raczej tutaj nie było żadnych rewelacji, że nie było pogłębienia koloru. Myślę, no dobra, zobaczymy. Ja farbowanych włosów co prawda nie mam, ale też nie jest napisane na opakowaniu, bo bardzo tego szukałam, że to musi być stosowane na farbowane włosy. Nic takiego nie było napisane. Jest napisane, że to doda głębszego, bogatszego i bardziej lśniącego koloru, że oczyszcza włosy, to jest przy szamponie, a przy odżywce, że wydobywa intensywną głębię koloru i blask. Więc wydawałoby się, że to robi wszystko, czego ja szukam. Już pomijając fakt, że denerwuje mnie ta naklejka na opakowaniu, która jest naklejona strasznie krzywo. I tak było od początku i tak było na wszystkich opakowaniach, ale to już nieważne. No i co mi to zrobiła ta seria? Nic. Nie, przepraszam. Wysuszyła mi włosy. Przez jakiś czas właśnie jak używałam tego, też chyba przez jakieś 2 tygodnie, to jest taki, wiecie, okres, że albo się zacznie już coś dziać złego, albo zacznie ci się podobać. To właśnie zauważyłam, że te włosy strasznie zaczęły elektryzować. Zaczęła mi swędzić skóra głowy. No ogólnie no, nie podziałało to dobrze na moje włosy. Mówię, były one wręcz wysuszone, a nie nawilżone i kolor też nie był pogłębiony. Kolor nie zmienił się w ogóle, w najmniejszym stopniu. W ogóle zero, nic, nada, kompletnie. Także znowu, jak w przypadku tego cleansera z Pixi, pieniądze wyrzucone w błoto. No dobra, to jest moja osobista opinia. Wiadomo, no tak odbieram ten zapach, ale tutaj te produkty nie robią nic. Więc jak najbardziej zgadzam się z Waszymi wiadomościami, które pisaliście, że nie, że to nic nie robi. W tym momencie Gaba Hair poleciła mi taką specjalną maskę, która rzeczywiście ten kolor pogłębia i one się robią takie bardziej ciepłe. Do tej pory użyłam go, raz mi Gaba zrobiła i raz użyłam go na sobie sama w domu. I to jest taka maska do około 3 myć i za każdym razem jak myjecie włosy, to właśnie to się wypłukuje. Natomiast no, jest to coś, czego chciałam, tak? Czyli ten kolor jest pogłębiony, on jest taki bardziej ciepły, otulający, ale nie jest to zmiana na stałe, kolor wypukuje się równo i nie muszę farbować włosów. Także jakby co, jeżeli też szukałyście tego dokładnie, kupując te produkty, to polecam Wam tą inną maskę. A jeżeli Wy macie coś do polecenia jeszcze lepszego, co właśnie ani nie jest henną, ani nie jest szamponem, a tylko w jakiś sposób ten kolor pogłębi na włosach niefarbowanych, to śmiało piszcie w komentarzach, bo ja mam raz na jakiś czas taką ochotę sobie właśnie, no, żeby ten kolor był taki bardziej ciepły. Wszyscy chcą chłodne odcienie we włosach, a ja chcę ciepłe. I te 3 produkty, czyli krem do mycia twarzy, szampon i odżywka, to były moje rozczarowania, czyli takie, można powiedzieć, mechy, bo one niby nie są jakimiś super złymi produktami, ale tyłka też nie urywają. Ale następne 2 cacuszka, to są już po prostu buble. To tego inaczej nazwać nie można. To są już 2 razy nie. One są po prostu złe. Jak pomyślicie o tych produktach, to od razu niech Wam się w głowie zrówna to ze znakiem nie. I to są produkty z Max Factora. Ja Max Factora bardzo lubię. Ja z tej marki mam bardzo dużo kosmetyków, które mi się sprawdzają. Zresztą no nawet ostatni był filmik tak z ich kosmetykami, z tutorialem do Max Factora. Ale w okresie letnim oni wypuścili 2 produkty, które są totalnymi niewypałami i ja nie wiem, w jakim stanie musiała być osoba, która gdzieś tam na ostatnim etapie produkcji zobaczyła te 2 rzeczy i powiedziała, tak, to będzie coś fajnego. To jest bronzer i róż w formie takiego sztyftu i to by nie było nic złego ani nic innowacyjnego, już takie rzeczy bywały i są fajne, tylko że one są żelowe, one są chłodzące i są strasznie nierówne, nie, wiecie, straszną mają plamistość na twarzy czy na każdym innym miejscu, na które nałożymy.
To jest w teorii fajny produkt, bo one właśnie mają być, wiecie, chłodzące, tak, na upały idealne, ale przecież ten róż nie będzie nałożony na całą twarz, tylko punktowo na policzki. I co ma być, tylko być zimno w policzki, bo to dosłownie taki efekt daje. Jakbyście sobie nałożyły taką pomadkę z mentolem, to właśnie taki efekt daje na skórze, więc sobie wyobraźcie to tak punktowo, tylko w niektórych miejscach na twarzy. To bardzo dziwne uczucie, prawda? Dodatkowo, nie dość, że to jest bardzo mało napigmentowane i ja to, wiecie, tak mocno przyciskam teraz, to przecież w ten sposób tego na twarz nie nałożymy, tak? Najpierw nałożymy pewnie na pędzelek albo, nie wiem, z dłoni weźmiemy, to wtedy w połączeniu jeszcze z podkładem to jest tak delikatny efekt na skórze, że to jest w ogóle niezauważalne, więc w ogóle szkoda zachodu. Jest to strasznie plamiste, bo on gdzieś tak, no właśnie po kilku sekundach w trakcie aplikacji zaczyna zastygać. Więc jeszcze jak ta aplikacja przebiegnie niedostatecznie szybko, czyli nie w ciągu 2 sekund, to będziecie mieć murowane plamy na policzkach. Będzie Wam zimno w policzki, będą te plamy, a dodatkowo ledwo co będzie tylko widoczne na policzkach. Także plamy, ale niewidoczne, ale zimno. Ogólnie nie. O co chodzi? Jeśli po moim opisie wydaje się Wam, że ten róż jest tragiczny, to poczekajcie. Bronzer wychodzi i mówi, potrzymaj mi piwo. On nie dość, że jest w opakowaniu dosłownie czarny, to... Tak, mocno przyciskam. Tak. To jest to, co on daje na skórze, na policzkach. To jest... O ile to jest wielkie nieporozumienie, to jest kolosalne nieporozumienie. Naprawdę... Nie mam bladego pojęcia, co tu się zadziało. I tutaj ta plamistość, mam wrażenie, że jeszcze przewyższa ten róż. Znowu jest Ci zimno w twarz, nie możesz tego rozblendować, masz plamy. No i tutaj to już wygląda, jakbyście się czymś tam umorusały, nie? No nie wygląda to dobrze. Ja mam wrażenie, że na spotkaniu, gdzie ten pomysł został przemycony, to po prostu było rzucane bronzer na lato, chłodzi, w sztyfcie. Delikatny, kremowy, zastyga. A później w fabryce oni wszystko rzucali, tak wiecie, do koszyka przypadkowo i powstało to. Dramat. Gdyby Was coś pokorciło, ogólnie w szafie Max Factora jest naprawdę sporo świetnych rzeczy, ale nie te dwie. Trzymajcie się od tego z daleka. Ja nie wiem, jakby nie można było wypuścić normalnego bronzera w sztyfcie i normalnego różu w sztyfcie, to by było fajne. To by było naprawdę przydatne i... Na pewno byłoby lepsze niż to. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze nie kupiliście tych rzeczy, że unikniecie tych wpadek kosmetycznych, zwłaszcza tych 2 sztyftów. No chyba, że macie już te produkty u siebie i one się Wam sprawdzają. Jeżeli tak jest, to też napiszcie w komentarzach, zwłaszcza jeżeli macie jakiś sposób na te 2 sztyfty. Będę bardzo ciekawa, także nie mogę się doczekać Waszych komentarzy już podwójnie, a potrójnie się nie mogę doczekać, bo teraz mam nadzieję napiszecie mi swoje buble, wypiszecie mi swoje rozczarowania. Te kosmetyki, które albo na Was nie zrobiły wrażenia, albo Was po prostu właśnie rozczarowały, albo są według Was bublami, albo coś było bardzo wychwalane, a u Was nie robi jakiegoś efektu wow, bo takie rzeczy też fajnie się czyta. Także jestem bardzo ciekawa, co mi napiszecie. Oczywiście w opisie dam Wam informacje na temat wszystkich produktów, o których dzisiaj mówiłam. I tam też będą informacje na temat mojego makijażu, pomadki, paznokci, bluzki, wszystkiego. Także do opisu Was zapraszam serdecznie. Na pewno skorzystacie z linków do dzisiejszych produktów. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a 2 filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie 2 filmy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!